kochani! Dziś przychodzę do Was z mega fajną zabawką, która na pewno spodoba się Waszym dzieciom, a dodatkowo wiele nauczy. Zapraszam na filmik. Nie ma co ukrywać, dzieci uwielbiają pudełka. Lubią wchodzić, schodzić, ukrywać się, a czasem nawet układać. W pewnym okresie wieku lubią wszystko burzyć, aby później zacząć budować. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Dziś pokażę Wam, jak zrobić sobie i dziecku mega frajdę, która przyniesie Wam wiele radości, czyli budujemy wieżę tekturową. No to zaczynamy. Do zbudowania edukacyjnej wieży tekturowej będzie nam potrzeba mała kuweta i wałek malarski, pędzle, farby do tkanin i tektury, tapeciak, ołówek i linijka, a także klej do klejenia na gorąco, a i oczywiście tekturę. Najpierw odmierzam i rysuję na tekturze wymiar pudełka. Następnie tapeciakiem dokładnie wycinam kształt i wyjmuję element. Teraz zostało jeszcze pozaginać rogi i kleimy. Do zrobienia wieży potrzeba 5 kwadratowych pudełek o wymiarach 12, 10, 8, 6 i 4 cm. Dzięki takim wymiarom każde dziecko będzie potrafiło bez problemu poskładać wszystkie pudełka. I przechodzimy do jeszcze fajniejszej części, a raczej moim zdaniem najfajniejszej, czyli malujemy pudełka. Ja do swojej wieży postanowiłam użyć 3 kolorów: niebieskiego, czerwonego i czarnego. Jak sami widzicie, do tego typu malowideł najlepiej nadają się ekologiczne farby do tkanin i tektury. Bardzo szybko i dobrze pokrywają. No i jeszcze zostały mi tylko detale. Na 2 ściankach maluję cyferki, a na 2 przeciwnych kształty, na przykład kwadrat, trójkąt czy serduszko. I gotowe! A tak wieża prezentuje się w całości. Oprócz wieży edukacyjnej można również z tektury zrobić na przykład domki do zabawy z różnymi drzwiami i oknami. I mamy kolejny fajny pomysł na zabawkę. Moją córeczkę od razu wieża zaciekawiła. I bawiłyśmy się dobre 10 minut. Mam nadzieję, że mój pomysł na zrobienie wieży tekturowej Wam się spodobał i w wolnej chwili zrobicie taką Waszym dzieciom. Dużym jej plusem jest to, że zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca. Jeśli Wam się podobało, to co, dajcie łapkę w górę oraz zachęcam Was do komentowania, bo jestem bardzo ciekawa reakcji Waszych dzieci na taką zabawkę. Mam nadzieję, że ją zrobicie. A dodatkowo zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, bo co, kolejny filmik już za tydzień. A tymczasem ja się z Wami żegnam już. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia.